Jak się popatrzy na wszystkie polskie miasta w ciągu dekady od wejścia do Unii Europejskiej, to akurat moja współpracownica robiła, pan doktor Katarzyna Wojna, takie badanie zmiany czegoś, co się czasami nazywa klasą kreatywną, czyli struktury zatrudnienia w zawodach takich od nauczyciela po naukowca, prawda, które wiążą się z zaangażowaniem intelektu. Dzisiaj w Warszawie 50% zatrudnionych pracuje w sektorze kreatywnym. We Wrocławiu, w Krakowie to jest około 30%. 10 lat temu 15% było, w tamtych metropoliach w Warszawie 25%. Mniej więcej dwukrotnie zwiększył się ten odsetek. To jest zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie inny mieszkaniec, który właśnie jak pierwszego dnia tu rozmawialiśmy, zupełnie z czym innym przychodzi na wybory, chociażby do urny wyborczej, zupełnie innego rodzaju jakby prośbą do przyszłego prezydenta czy burmistrza. I wracając właśnie teraz, to jak w takim razie planować rozwój miast w sensie równoważenia inwestycji twardych właśnie w infrastrukturę, czy to taką komunikacyjną, czy kulturalną, z wydatkami na rzeczy miękkie, na wspieranie właśnie aktywności, nie wiem, kulturalnej w przestrzeni pozainstytucjonalnej. Powiem od razu tak, teza ekonomistów to jest bzdura, dlatego że świadczy o tym, że całkowicie nie rozumieją zasadniczej kwestii, czemu służy kultura w społeczeństwie. Jeżeli ktoś próbuje zanalizować skutki inwestycji w budynki kulturalne w roku, w którym jeszcze nie skończyliśmy wszystkich tych inwestycji, to znaczy, że nie rozumie podstawowej istoty uczestnictwa obywatela w kulturze, która przekłada się na rozwój, o którym tak dużo dzisiaj miało być i ma, nie w kategorii kilku miesięcy od otwarcia, tylko w kategorii lat wielu. Jeżeli obserwujemy rozwinięte gospodarki i zobaczymy, w którym momencie one wykonały skok, który się wiązał z innym podejściem do kultury i jak długofalowe były tego skutki, ale jak długo na nie trzeba było czekać, to zdamy sobie sprawę, że my jesteśmy dopiero na pierwszym etapie. Nie ma rozwoju bez kreatywności społeczeństwa, a ta kreatywność, myślenie twórcze, wrażliwość, wszystko co wiąże się z byciem dobrym inżynierem, ekonomistą, naukowcem, innowatorem, biznesmenem, wynika z uruchomienia w mózgu innych połączeń. I te połączenia wypracowuje się w toku kontaktu z kulturą. Na różnych szczeblach i różnego rodzaju. Jedni to robią przez słuchanie muzyki, drudzy to przez czytanie książek. Jedni mają wrażliwość na film, drudzy na teatr. Ale to tam rodzi się człowiek kreatywny. Jeżeli my nie zainwestujemy w skorupy, które należy napełnić treścią, to oczywiste, że trzeba to zrobić, to nigdy nie wychowamy tego pokolenia. Jeżeli ekonomista przychodzi i próbuje podsumować 6 lat inwestycji opowiadaniem czegoś o betonie, w sytuacji, kiedy myśmy w ogóle nie zaczęli jeszcze startować na serio tych programów, które mają się tam znaleźć, to ocenianie skutków i rezultatów tej inwestycji jest poranionym pomysłem. Jeżeli Państwo pójdą do Filharmonii w Szczecinie, to Państwo zobaczą, że to jest budynek, który składa się nie tylko z tej wielkiej, pięknej, złotej kasety, wielkiej sali koncertowej i kameralnej, ale także pomieszczeń edukacyjnych, w których to się dzieje. Muzeum Historii Żydów Polskich ma kilkanaście sal przeznaczonych do pracy edukacyjnej z dzieciakami. To tam będziemy wychowywali i zaczęliśmy to już robić, młodych ludzi, którzy będą w następnych dziesięcioleciach konsumowali tą kulturę inaczej. Ale inwestycja w kulturę jest długofalowa. Ona nie może być liczona ani kadencją jednej partii przy władzy, ani kadencją jednego samorządu, ani jedną zmianą, że tak powiem, i obrotem środków unijnych sześciolatko. Bo myśmy dopiero co kończymy te inwestycje, więc ocenianie tego, jak one w tej chwili funkcjonują, jest głęboko przedwczesne. Nie zgodzę się absolutnie, że mówimy o instytucjach dla elit, bo to nie jest prawda. Popatrzcie na statystyki, ile set tysięcy ludzi wchodzi do każdego muzeum w wielkim mieście w Polsce. Ile ludzi korzysta realnie z tej oferty. I ja wiem, do Filharmonii na koncerty w Warszawie, akurat jest w starym budynku, ale elitarne przeżycie, to zobaczcie, ile set tysięcy dzieci rocznie, bo 300 tysięcy dzieci rocznie korzysta z lekcji muzycznych udzielanych przez filharmoników warszawskich.
To są elity? No to jak definiujemy elitę? No? Ale ja mam poczucie, że my naprawdę stajemy w tej chwili przed ogromną szansą. Właśnie dzięki tym inwestycjom i dzięki wyzwoleniu potencjału w ludziach, myślenia o tym, że kultura jest dla nich, żeby perspektywicznie myśleć o rozwoju w następnych dziesięcioleciach. Ale kultura nie przekłada się na rozwój z wczoraj na dziś. Ona się wymaga naprawdę dłuższego czasu i obserwacji w dłuższej perspektywie. I to o tym trzeba sobie z tego zdawać sprawę wtedy, kiedy mówimy o takich zagadnieniach. To nie jest dziś mikroskop, jutro odkrycie. To jest zupełnie inne tempo wpływania na społeczeństwo, bo ono jest właśnie pośrednie. Może dlatego w planach krótkoterminowych kultura zawsze znajduje się na ostatnim miejscu. W Polsce jest na 19 miejscu gospodarki. Właśnie to jest to myślenie, że ona jest na końcu, bo innymi rzeczami można szybciej nadgonić. Pewnie tak, ale kulturą najpewniej, bo o to się przekłada naprawdę na zmiany strukturalne społeczne. Nie ma nic bardziej błędnego na opisanie uczestnictwa w kulturze, jak użycie słowa elitarna i użycie słowa rozrywka. Bo ani to elitarna, ani rozrywka. Rozrywanie się przez uczestnictwo w kulturze to produkt uboczny uczestniczenia w kulturze. A elitarność jest zaprzeczeniem sensu uczestniczenia w kulturze. To nie jest rozrywka. To jest uczestniczenie w podnoszeniu kreatywności siebie samego. Tworzenie się byciem lepszym człowiekiem. Podnoszenia z poziomu swojej wrażliwości, etyki, rozumienia, polemiki, umiejętności dyskusji i umiejętności analizowania krytycznie podanego tekstu, myślenia krytycznego. To są wszystkie te cechy, których nam niezwykle zależy, jeżeli chodzi o kształcenie nowoczesnego społeczeństwa, bo to one determinują rozwój. Ale tylko przez uczestnictwo w kulturze jesteśmy w stanie to osiągnąć. To, czego nam naprawdę brakuje, to wiedzy, jak złamać w ludziach bariery mentalne. Właśnie to przekonanie, że to jest elitarna rozrywka. To przekonanie, które czyni, że wielu ludzi nie idzie do teatru, bo uważa, że to jest nie dla nich. Że nie idzie do filharmonii, bo nie wie, po co ma tam pójść. Noc muzeów pokazała, że niezwykłą dynamikę potrzeby społecznej pójścia do muzeum, bo idą wszyscy. Zdajcie sobie Państwo sprawę z tego, że ponad połowa uczestników Nocy Muzeów nigdy w życiu nie była w muzeum. Myśmy w tym roku zrobili Noc Teatrów i nam wyszły podobne wyniki. Część osób, która poszła na Noc Teatrów z 2.50, to byli ludzie, którzy pierwszy raz w życiu byli w teatrze. To pokazuje, że jest jeszcze ogromny potencjał w społeczeństwie potrzeb, które można zaspokoić kulturą, dzięki czemu można podnieść tych ludzi na inny poziom funkcjonowania społecznego, ale trzeba wykonać też pracę polegającą na tym, żeby ich uświadomić, że oni naprawdę powinni się na to otworzyć.